Stary, zgadnij, co się stało. Zapisałeś się do harcerstwa? Nie, no co ty gadasz? Mój szef pożycza mi na weekend swój dom na Mazurach. Zaraz tam jadę. Może chcesz jechać ze mną? No chętnie bym pojechał, ale niestety moje krótkie spodenki są w pralni. Co ty? Nie chcesz jechać na świeże powietrze? Las, słońce, jezioro, wiatr. No życie chcę, jak o tym pomyśleć. Niestety cały weekend mam zajęty. Jak chcesz. A z kim się umówiłeś? Z nikim. Mam sprawy do załatwienia. Przepraszam. Ej! Widziałeś to? Co? Co ty czytasz? Prawdziwa kobieta nie nadaje spokój. No to może zmienić twoje życie. Co? Jak pozbyć się plam na rękach? Nie! Tu, ta ankieta, no! Jak oceniasz swojego współlokatora? No, właśnie. Ona już jest wypełniona. No właśnie, ale to jest pytanie, przez kogo? Przez Krysię czy przez Pole? A to takie ważne? No zasadniczo, przecież ta cała ankieta jest o tobie. Jak to o mnie? No, posłuchaj, pytanie. Czy twój współlokator jest osobą odmiennej płci? Odpowiedź? Tak. Mam czytać dalej? Nie musisz, jestem zajęty. A nie chcesz wiedzieć, co się myśli o tobie w tym domu? Ja dobrze wiem, co sam mam o sobie myśleć. Co tam jest dalej? Czy kiedykolwiek miałaś romans ze swoim współlokatorem? Odpowiedź. Nie. No jasne, że nie. A czy chciałabyś? Odpowiedź tak. Gdzie to jest? Tutaj. Czy kiedykolwiek miałaś ze swoim współlokatorem? Nie. A czy chciałabyś? Tak. Ty szczęściarzu. A... To dziwne. A dlaczego wcześniej tego po sobie nie pokazały? Nie wiem. Może myślały, że ci na tym nie zależy. A może przecież taki romans zniszczyłby naszą przyjaźń. Nie moglibyśmy tutaj mieszkać w trójkę. Racja. Nie mógłbyś mieć czegoś z jedną dziewczyną, podczas gdy druga też tu mieszka. No właśnie. Dlatego najlepiej byłoby, gdybyś najpierw dowiedział się, która to napisała i wyjechał z nią do tego domu na Mazurach. Nie no, daj spokój. Idź już, muszę się wziąć do roboty. Ale numer! Ciekawe, która się w tobie kocha. No nie no, to niemożliwe, no. Cześć, Jacek. Cześć. Tak sobie tylko siedzę. Cześć, Krysiu. Cześć, Pola. Ej, Krysiu. Możesz tutaj przyjść na chwilę, chcę się o coś zapytać. Co takiego? Krysiu, powiedz mi, czy ostatnio stało się coś, o czym nie wiem? To znaczy, czy coś cię gnębi, coś nie daje ci żyć, coś, w czym mógłbym ci pomóc? W czym chciałbyś mi pomagać? No to oczywiście nie jest moja sprawa, to znaczy jest, bo gdyby chodziło o mnie, to... Jacek! Nic nie robiliśmy. A co mieliście robić? Gdzie mam je postawić? Ja je schowam. Muszę jeszcze posprzątać w szafce. Co mu się stało? Nie wiem, ale zachowuje się dziwnie. Może jest przepracowany. Zobacz, znowu posprzątał ten pokój. No właśnie. Może my nie doceniamy tego, co on tu robi. Właśnie. Powinnyśmy być mu bardziej wdzięczne za to, że nam sprząta, robi zakupy, gotuje. No właśnie. Powinnyśmy go namówić, żeby gdzieś wyjechał i trochę odpoczął. A może wszyscy powinniśmy gdzieś wyjechać? Świetny pomysł, Krysiu. Świetny! Tylko dokąd? Dokąd idziesz? Sprzątam. Jacek! Daj spokój. Nie powinieneś tyle pracować. Odpocznij trochę. Wyluzuj się. Jak uważasz? Może powinieneś się trochę rozerwać? Co byś chciał zrobić? Krysiu, a czy chciałabyś, żebyśmy pojechali razem na Mazury? Bardzo bym chciała. Chciałabyś? Jasne, właśnie o tym myślałam. Naprawdę? Naprawdę. Franek powiedział, że jego szef daje mu na ten weekend klucze do swojego domku na Mazurach. Możemy tam zaraz pojechać. Jacek, to cudnie. Idę się pakować. Tylko Krysiu. A? Pośpiesz się. Co ja zrobiłem, no? Co ci jest? Pola, musimy pogadać.
Ale zanim coś powiesz... A to za co? Za to, że jesteś taki kochany. Żałuję, że tak późno to zrobiłam. Co chciałeś mi powiedzieć? Pola, czy chciałabyś, żebyśmy pojechali razem na Mazury? Na Mazury? Bardzo bym chciała. Chciałabyś? No jasne, właśnie o tym myślałam. Naprawdę? Naprawdę. Franek powiedział, że jego szef daje mu na ten weekend klucze do swojego domku na Mazurach. Możemy tam zaraz pojechać. Och, Jacek! Dziękuję ci, to genialny pomysł. Zrobię nam coś na drogę do jedzenia. Tak się cieszę. Znowu to zrobiłem. No, i co? Dowiedziałeś się, która to? Nie wiem. Rozumiem, jeszcze nad tym pracujesz. Jacek, cześć, Franek. Nie mogę się doczekać. Kiedy będziemy nad tym jeziorem? To Krysia? Nie wiem, może. Cześć, Franek. Och, Jacek, ale będzie cudnie nad tym jeziorem. Ty cwaniaku, co to się dzieje? Nie wiem, ja już nie wiem. Wiem tylko, że zaprosiłem je obydwie do twojego domu na Mazurach. Czuję się strasznie. Wieczorem poczujesz się lepiej. A żebyś wiedział, bo zaraz im powiem, że wszystko odwołuję. Poczekaj! Niczego nie odwołuj. Nie chcesz się dowiedzieć, która się w tobie kocha? No i po co mi to? Bo jak się nie dowiesz, to sobie tego nie darujesz. Wiem. Widzisz? A ja ci w tym pomogę. Jak? Kiedy ty będziesz spędzał czas z jedną, ja zajmę się drugą. I wtedy dowiem się, która mnie kocha. No, właśnie. Dowiem się i wybiję jej to z głowy. No właśnie, ale nie od razu. Pij sobie do tego swojego głupiego łba, że ja nie traktuję ich jak inne dziewczyny. Z nimi jest inaczej, mam z nimi świetny układ, nie chcę niczego popsuć. Już dobrze, dobrze, zgadzam się na wszystko, tylko już tam jedźmy i zobaczmy, co się wydarzy. Chodź, pokażę ci ponton, który wypożyczyłem na ten wyjazd. Wypożyczyłeś ponton? No, chodź. Mam wieczorowe sukienki, przecież będziemy w lesie. Nigdy nie wiadomo, kogo tam można spotkać. To twój magazyn? Nie, dostałam go od jednej pacjentki. Mogę go zabrać? Po co ci, chcesz tam czytać? A co będziemy miały innego do roboty? Na Jacka nie możemy liczyć, jest tak zmęczony, że pewnie będzie chciał spędzić cały weekend w łóżku. Chyba tak? No, to jesteśmy na miejscu. Nareszcie. Jak można trasą, którą normalnie przejeżdża się w 2,5 godziny, jechać 6 godzin? To mała miejscowość, ciężko ją znaleźć. Szczególnie posługując się mapą województwa kujawskiego. No, bez przesady, zorientowałem się przed Toruniem i natychmiast zawróciłem. Nie zauważyłyście? A, fajny dom. O. Zobacz, ma nawet antresolę. Co się tak męczysz? Nie mogłeś obrócić 2 razy? Dziękuję za radę. Nie ma za co. Pójdę zobaczyć tamten pokój. To ja zobaczę ten drugi. Chodź na duch. No chodź! Powiedz mi, jak to się stało, że jechaliśmy tutaj 6 godzin, a ja dalej nie wiem, która się we mnie kocha. Nie denerwuj się. Jesteś tu po to, żeby się dowiedzieć. No, musisz tylko trochę nad tym popracować. No, nie wyobrażaj sobie, że któraś sama przyjdzie do ciebie i zaprosi cię do łóżka. No, dlaczego nie? Jacek, chcesz się już położyć? A dlaczego mnie o to pytasz? Bo pomyślałam, że powinniśmy się wszyscy położyć, żeby wstać rano z nowymi siłami. A! No to śpijcie dobrze, dobranoc. 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 Pa, śpij dobrze, śpij pa. Dobrze, tak. Pa. To Krysia. Teraz skąd wiem, że to ona? Jacek, a gdzie ty będziesz spał? Przepraszam. To przez to świeże powietrze tak mi się chce śmiać. Słuchajcie, a nie macie nic przeciwko temu, że zajęłam tam ten pokój? Nie, daj spokój, śpi tam. A ja się prześpię tutaj. Raz w życiu będę miała taką dużą sypialnię. Proszę. To Jacek może spać w tym drugim pokoju. No dobrze, to ja będę spać tutaj. Obok ciebie, Krysiu. Dobrze. A gdzie ja mam spać? Możesz spać, gdzie chcesz.
No dobrze. To ja może będę spał tam na górze. Au! Krysiu, co? Możesz coś dla mnie zrobić? Odczep się ode mnie. Nie o to chodzi, mam lęk wysokości. No to co? Nie mogę spać tam. Może gdybyś ty tam poszła. Zapomnij o tym. No wtedy ja bym mógł spać tutaj. Krysiu, proszę. No dobrze. Dziękuję ci, Krysiu. Nigdy ci tego nie zapomnę, nigdy. Muszę z tobą porozmawiać, nie mogłem spać. Posłuchaj, jeżeli dwoje ludzi mieszka ze sobą przez dłuższy czas, no to chyba naturalne jest, że mogą w nich obudzić jakieś głębsze uczucia. Zgadzasz się? No, więc jeżeli czujesz do mnie coś więcej, to możesz mi o tym powiedzieć. Ja obiecuję ci, że tego nie wykorzystam, ale jeżeli nie chcę... Nie no, co ja gadam. Och, Krysiu. Słuchajcie, co może być lepszego niż piknik w lesie nad jeziorem, no? Nie ma chyba człowieka, który by tego nie lubił. Jest, jeżeli ma uczulenie na pyłki. Masie! Chodź, znajdziemy jakiś wazonik na te kwiaty. Słuchaj, ten weekend prawie się już kończy, a ty dalej nie wiesz, która się w tobie kocha. No wiem o czym. To na pewno jest Krysia. A skąd wiesz? Miałem jedyną okazję, żeby być z nią sam na sam, to okazało się, że Krysia to ty. Nie nerwuj się. Postaraj się lepiej przy następnej okazji. Proszę? Ojej. Ola! Nie masz może teraz ochoty na... romantyczny rejs po jeziorze. A czym mamy płynąć? Jak to czym? Pontonem. No dobrze. Chcesz popływać z nami? No jeszcze nie przeszkadza wam moje uczulenie. O, ty naprawdę jesteś chory. Może lepiej zostań w domu. Posiedzisz sobie spokojnie, to może ci przejdzie. Chodź, idziemy. Dokąd idziecie? Popływać po jeziorze. Teraz, po ciemku? Nic im nie będzie, Franek dobrze pływa. A my co będziemy robić? My? A my możemy... porozmawiać. Świetnie. Chcesz rozpalić ogień?
jeśli tylko sobie tego życzysz. No, to co? Chcesz to zrobić, czy nie? Krysiu! Chcesz rozpalić ogień? Ogień? Ale oczywiście, trzeba rozpalić ogień, żeby się paliło w kominku, tak, tak. To ty rozpal, a ja przebiorę się w coś wygodniejszego. Przebiorę się w coś wygodniejszego. Oj, Boziu, 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 jak ciężko być porządnym facetem. Zobaczysz, że tego nie pożałujesz. Przed powrotem do Warszawy musimy koniecznie popływać przy świetle księżyca. Janek! Tylko mi nie mów, że się rozmyśliłaś. Nie, chciałam ci tylko powiedzieć, że tam, gdzie usiadłeś, jest mokro. Usiądź na tym. Prawdziwa kobieta? Krysia nie będzie miała nic przeciwko temu, że zmoczymy jej magazyn? To nie jest Krysi magazyn. O-o! Co się stało? Muszę powiedzieć coś Jackowi. Uważaj, nie spadnie! Ratunku! Ratunku! Nie umiem pływać! A możesz stanąć? Co? Stary! Co ci się stało? Nieważne! To nie Krysia wypełniła tę ankietę! Nie? Nie! To Pola, to jest jej magazyn! Skąd wiesz? No właśnie mi to powiedziała! Ty, ale Krysia właśnie... Jesteś pewien? No możesz się jej sam zapytać! Siedzi w pantonie! A gdzie jest Krysia? Poszła przebrać się w coś wygodniejszego. Gdzie jest Franek? Zaraz przyjdzie. Nie chciałem, żebyś była tutaj sama. Dziękuję, ale nie jestem tu sama. Tu jest tyle komarów, ale mimo to cieszę się, że przyszedłeś. Cieszysz się? No jasne. Bardzo lubię być z tobą. Ja też lubię być z tobą. To się cieszę. Tak myślałem, że się ucieszysz. Posłuchaj, Pola. Jeżeli dwoje ludzi mieszka ze sobą przez dłuższy czas, to chyba nie jest dziwne, że mogą w nich się obudzić jakieś głębsze uczucia. Wiem. No właśnie. I naturalnie mi to pochlebia, ale chciałem ci powiedzieć, że... Jeszcze nic nie powiedziałem. Chciał cię ugryźć. Pola... Ja wiem, co ty napisałaś o mnie w tej ankiecie. W jakiej ankiecie? No w tym magazynie, prawdziwa kobieta? Ja nie wypełniałam żadnej ankiety w tym magazynie. Nie? Nie. Przepraszam, muszę zabić Franka. Uważaj ostrożnie! Uważam, uważam. Napij się gorącej zupy. Musisz się rozgrzać. Jestem za słaby, żeby jeść. Musisz mnie nakarmić. No i jak? Lepiej? Lepiej, lepiej. A teraz jest jeszcze lepiej. Franek, czy ty się nie zmienisz?
Nic na to nie poradzę, już taki jestem. Czy ty masz wreszcie wyrosieć, zachowywać się tak jak Jacek? On mnie jakoś nigdy nie podrywa. Chciałby, ale nie wie, czy ty tego chcesz. Krzysiu. Co ci się stało? Wpadłem do wody. Jacek, czy ty chcesz mnie poderwać? Krysiu, proszę cię, wybij mnie sobie wreszcie z głowy. Między nami nigdy do niczego nie dojdzie. Do czego nigdy nie dojdzie? Sama wiesz, przecież marzysz o tym od dawna. Ja ci radzę, zakochaj się w kimś innym, tak będzie lepiej. O czym ty mówisz? Mówi o tej ankiecie, którą wypełniłaś w tym magazynie. W jakim magazynie? Jakiej ankiecie? No tej ankiecie, w której napisałaś, że kochasz się w Jacku i że chcesz być jego dziewczyną. Ja nie wypełniałam żadnej ankiety. Chwileczkę, to jeżeli ty nie wypełniałaś, ty też nie wypełniałeś, no to kto wypełniał? Zofia Tomkiewicz. Jaka Zofia Tomkiewicz? Co to jest? Pacjentka w mojej klinice, która dała mi ten magazyn. Och! Masz jej telefon? Ranek, ona ma 84 lata. A jest ładna? Franek! Myślałeś, że któraś z nas się w tobie kocha. Jasne, nie wiedział tylko, która, dlatego was tu zaprosił. Pójdę porąbać trochę drzewa. Zaprosiłeś nas tutaj, żeby się dowiedzieć, która z nas się w tobie kocha? Nie żeby się dowiedzieć, ale żeby dowiedzieć i wybić jej to z głowy. Czułem, że może do czegoś takiego dojść. Taki przystojny chłopak jak ja, mieszkający z dwiema samotnymi i biednymi dziewczynami. My jesteśmy biedne i samotne. No właśnie to same przyznajecie. To ci się tylko tak wydaje. Ej, Krysiu! Może chcesz je połapać? Czy tu nie jest genialnie? Cudownie. Ale jest zimno. Wolę spać tutaj. My też. Na co tak patrzysz? Na ogień. Widzę w nim różne rzeczy. I co widzisz? Widzę w nim przystojnego mężczyznę. A ja widzę bogatego i przystojnego. A ty, Franek, widzisz coś? Siostrę tego faceta. A ty? Ja? A ja? Jacek! Nie!